Dobra. Okej. Kurwa, blieć. Kurwa mnie to. Wiem, że jestem online do chuja. Pierdolę. Więc tak. Ostatnio tutaj skończyliśmy. Pomyślałem sobie, kurwa, późna godzina. Jutro do roboty trzeba zapierdalać, ale myślę sobie, a pierdolę sobie z godzinkę przynajmniej, tak? Więc czemu by nie? Bo kasa z YouTube'a musi zgadać, więc coś, cokolwiek trzeba wrzucić, tak? To jest logiczne, bo przecież granie, napierdalanie w gierki, gdzieś tam okrasić swoją facjatą, to jest bardzo skomplikowana sprawa. To jest bardzo męczące. Zresztą, a nieważne, to jest temat na inny filmik. Tak więc dzisiaj sobie troszkę ponapierdalamy i pewnie standardowo zarchiwizuję sobie na YouTubie, bo czemu kurwa nie? Najwyżej poćwiartuję na fragmenty 50 tysięcy filmików z jednego streama zrobię i tyle. Żeby się nie pierdolić, bo kaca musi być. Chuj mam na przykład 4 godziny filmu wyrzucać. Czy chuj wie jaki? Nie mam zielonego pojęcia gdzie ja idę. Dobra, zobaczmy. Naprawić windę i bezpiecznik muszę znaleźć. To najpierw muszę znaleźć bezpiecznik, żeby naprawić windę. Ale pójdźmy sobie tutaj. Strasznie wolno się porusza ta babcia. Pewne rzeczy już ustaliliśmy, prawda? Że ona jest podejrzana w sumie. A ja zaraz, ja wracam tam skąd wszedłem, ok. Późno, bo późno, bo która 11 jest, a ja dopiero teraz zaczynam napierdalać, nie? Ale chuj tam. No, tędy nie przejdę. Nie wiem, czego ja się spodziewałem, że przejdę. Jasne. Kurde, czuję, że siedzę ciutko blisko. Tak lepiej, chyba. Dosłownie ciut za blisko i wróciłem do punktu wyjścia. Jak widać, zajebiście stream się zaczął, krążę w tej wetę. Nic jeszcze nie osiągnąłem. A co tu można osiągnąć napierdalając w gry, tak? Ale nie ma spiny. Myślę, że bez problemu wstanę jutro. Więc jak z godzinkę pogram, to dupy mi nie urwie. Safe house. Jest tylko safe. Mam coś w tej skrzyni w ogóle? No, cały chuj, no ale zaraz mogę cokolwiek rzucić, bo miejsce się. Kabel, nie? To kabel zostawię. Sobie tę monetę wypierdolić, zbić pysk. Próbka tkanki. Można by ampułkę zrobić. Lub amunicję do pistoletu. Co lepsze, mam maszynówkę, więc na chuj mi to. Lepiej apteczkę. Bo mam tylko jedną. Dobrze jest mieć HP jakieś, tak? Więc tak. Zacznijmy od kabla. Bo bezpiecznika chyba nie mam jeszcze, no nie widzę. Próbkę krwi tylko. Za to kwas będzie można raczej wykorzystać. Idę tędy, bo czemu nie? Dziwne dźwięki słyszę. I nie, nie mówię o tym. A, czwarte piętro było zablokowane. To idziemy na czwarte. Tam coś chyba, podejrzewam, że są jakieś takie, żeby ten kwas użyć. To tym spróbuję się zająć, poszukać. Aż dziw, że tu na końcu drabiny nie ma jumpscare'a jakiegoś. Jakiegokolwiek, no, chociażby tej zwidy. Tej dziewczynki, nie? Bezpiecznik jest mi potrzebny. Nie ma tu jakiegoś bubbleheada? A i ten gdzieś był. No właśnie, gdzie on jest? Na drugim piętrze. Tylko, a no tak, było mi potrzebne. Winda. Bo jest zablokowana. Nic nie ma.
można poglądać. Tak o jak się przez okno wygląda, to grafika dupy nie urywa. Ale mi tam wyjebane jajca. Nic nie wyskoczy mi tu. Chyba ujebałem to, co tu było. W kajucie kapitana coś znajdziemy jeszcze. Cały chuj. Opróżnione. Mapa jest przecież. Z mapy też widać cały chuj. Mogę skoczyć na łeb, na szyję co najwyżej. Nic mi tu na mnie nie naskoczy. Tutaj to poblokowane. To kurwa, czy ona nie może tego podsuwać sobie po prostu? Skoro już tutaj jest, wziąć o to za łeb i tu przeciągnąć, trochę przesunąć, żeby się przycisnęła, bo przecież chuda jest. No tak czy siak, tutaj nie ma co szukać. A tutaj jest, gdzieś mogę wyjść? Stojąc tu? Mogę. No to czyli zostaje mi chyba tylko tu. To jest safe. Kurwa, no nie mam zielonego pojęcia, gdzie teraz iść. Znaczy wiem, gdzie iść, na które piętro i tak dalej, ale jak tam dotrzeć? Stąd nic tam nie ma. To amunicja powinna być jakaś gdzieś o to. Wiem, że nie działa. Co z tego? Nie znaczy, że nie mogę poobmacywać sobie troszkę. A, no tak, to te durne takie rzeczy, drzwi są zablokowane. Bomby mam na górze. W razie czego. Bezpiecznik jest. Pewnie z jakimś zakwaszeniem, że tak powiem. Trzeba jakiś coś tam kwasem oblać, żeby otworzyć. Tak coś czuję. Skrzypi coś. A tutaj to kabel pojmowałem. Tu byłem. Byłem. Tu te drzwi to tak kurwa chujowo zrobione, że nic nie można w interakcji z nimi wejść. Czemu ja stąd nie mogę od tej strony otworzyć ich? Głupie zrobili. Drzwi, których nie można korzystać. O, kwas. Więcej kwasu. No to teoretycznie opłaciło się wrócić, bo chociaż ten kwas. Tylko cholera nie ma gdzie go użyć, bo bezpiecznika nie wiem. Nie wiem, gdzie jest bezpiecznik. W jakiejś skrzynce, no, na ścianie gdzieś. Trzeba otworzyć, powiedzmy, nie? I wyjąć. Ale raczej tam, gdzie jest prąd. Tutaj nie bardzo chyba jest. Gluty żadne nie atakują, to dobrze. Gdzieś na dół może trzeba by zejść. W sensie tam. Nie przejdę. Mogę tylko się wspiąć tu na drugie. Checkpoint tutaj jest w tej windzie, więc... Tam w ogóle coś chrumcze. Chyba na pierwszym piętrze. Propo.
No ty, no ja bez kitu nie mam pojęcia. Serio? Wygląda jak jakaś skrzynka z ubezpieczeniami. Kwasem już oblane. No chuj, no przejdę się tam, zobaczę. Czy coś jest. Raczej nie, bo ja tu chyba już byłem tą postacią. Znaczy w tym czasie, może tak. Na chuj ta muzyczka taka? Tu nic nie ma. Jakby tu Jezu, coś strasznego miało zaraz być. No niesamowite, kurwa, puste miejsce. Takie to straszne. Prawie zesrałem takie straszne. No patrzcie. Co, wyskoczy na mnie ktoś? Że muzyczką mnie określiliście? Dajcie mi kurwa bezpiecznik lepiej. Stąd kwas wyjąłem. Nie mam na razie nawet gdzie używać. Mam ile tych kwasów? Trzy. Trzy kwas. Żygi jak zarosły. Bez kitu, ja nie mam się nawet pojęcia gdzie mogę znaleźć. Dobra, idziemy tędy niżej. Może tu coś znajdę w końcu. O! Czekaj, tu nie byłem. Kurwa! Myślałem, że skoczy na mnie. Wyskoczy mi jebnie i HP mi zapierdoli. Kolejny jest. No, że on se wkurwiają, bo skaczył jak pojebane. Niech on nie myśli, że ja nie wiem, że on tam jest. No wiecie co? A kurwa, to się detonuje. Najebałem. Kurwa. Zapomniałem, że to się detonuje. Myślałem, że to kurwa Claymore. No chuja. No i dziabnę u mnie przez to. Tylko zmarnowałem bombę. No i nareszcie mogę gdzieś kwasu użyć. Opłaciło się. I amunicja, jest! Przeładuj. A, max, okej, okay. Zajebiście. Zajebiście. O, zajebiście. Opłaciło się. Zdecydowanie. Zagramy w piłę. Nawet gałę sobie jebniem. Śmietnik krzywdzony, pusty. Co ja miał zrobić? Ekwipunek. Nie mam chemii.
Więc nie zrobię półki. No tu tamten dobrze jest, iluzji. Idziemy. Pomieszczenie gospodarcze, tam save point jest, co widzę. No ale my zwiedzamy. Ja tu już w sumie chyba byłem, z tego co pamiętam. Czytałem. Tylko to wtedy ja jeszcze bez broni byłem. Jak tam? A nie, nie mam zegarka na niej. No tak, okej. Chciałem zobaczyć, ile chyba mam. Czy na czerwono się świeci. Tutaj pamiętam się zganiałem z gościem. Dobra, gdzie on wylazł? No. Wypierdalaj, gamoniu. Z pazurami, kurwa? Pod broń? Zdumiał? Mogę włożyć to? Nie. Tu bezpiecznik mogę włożyć za to. A włożę, jak znajdę. Zanim do windy zaniosę. Z ciekawości. Ja przyszedłem tędy, nie? Tu chyba nie zaglądałem. Na dół mogę zejść, ale jeszcze nie teraz, o tutaj. Tam później zajdę. Na razie. To. Ona je łapie. Czy to wybuchnie? Nie. Na co mam się wspinać? A tam. Jest spoko, mogę się wspinać tam. Ale zejść to już nie można. No, zapiszemy. Mogę zapisać sobie, bo czemu nie? Dobra, zapisujemy. Tylko na którym sejbie? W sumie na tym. Obrajta zróbmy. Trzeba korzystać jak jest. Tu chyba był bezpiecznik. Ale tu gamonie też były. Chyba już ujebałem. No i jest bezpiecznik. A, to dlatego mogę się tam wspiąć. Bo ja sobie po prostu drzwi zablokowałem. Zaraz tu zejdę, tylko jeszcze chcę sprawdzić. O tutaj jak wsadzę, co będzie. Bo ja, a chyba ja stąd wyjąłem, żeby tam włożyć, o ile pamiętam. Co, nic się nie dzieje, jak ułożyłem. Wyjebane. Zejdę teraz tam niżej najpierw. Chociaż czy ja wiem, czy jest sens. Lepiej iść do tej windy i chuj.
No to raczej za. No właśnie. Bez sensu. No ale dobra, sprawdziłem. Teraz idziemy do windy. Nie tą stroną idę, ale chuj. Trafię tak czy siak. Wspiąć się może, ale zejść tędy to już nie. To jest dziwne. Tam zablokowane w sumie, nie? HP chyba mało. Ale checkpoint był. No. Moje wewnętrzne ja się odzywa. Celuję w dół, bo te co łażą po ziemi, one kurwa szybkie są to. Wolę w te. Jak ten powolny będzie szedł. Ja w ogóle mu coś robię. Nie żyje. O, jak miło. Od razu można by zrobić. Mam półkę. Użyję, bo tam, no czemu nie? Bomba. Ora, ta muzyczka. Mam wrażenie, że ktoś blisko jest przez to. O, checkpoint, zajebiście. Pięknie łeb urwało. Mam wrażenie, że jakiś boss będzie, bo coraz więcej, bo dużo amunicji tu jest, nie? O kurwa, chuj jebany. O kurwa, bleś. Musiał wybuchnąć. W sumie dobrze, bo przynajmniej. Czas trochę postrzelać. No, coś się głowa zaczyna i boleć. Już stękać zaczęła. Dziewczęcym guzikiem takim swoim. No dobrze.
Nope. Zdecydowanie się opłaciło. Tam zaraz pewnie zniknie albo coś. Ethan. Motherfucker. Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. No. Where the hell is she? Now what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. Mia i Evelyn to ta sama osoba aktualnie. She's the key. Right? You find her, you stop her. Ethan. Free my family. Kurwa, tu całą broń zbierałem, a się zaraz okaże, że ja z nią będę walczyć. Jak to zdjąć? Żonka to Mia, że tak powiem. Dała mi broń i tak dalej, chociaż kurwa. Ja pierdolę, to na chuj ja to wszystko zbierałem. Kurwa. A idźcie wy w chuj. Może w skrzyni to będzie. No i on żonkę zajebie swoją. Co do skwierczy. Dzień dobry, man. Nie można skoczyć, nic nie można zrobić. Jak tam przejść?
Kurwa, bleć, dobra. Naraz. Siema, Kario. Dzień dobry, man. No, tędy nie pójdę. O, dziura. Wszystko moja wina? No w sumie moja wina, bo niepotrzebnie tą żonkę wziąłem, tylko trzeba tę Zoe było wziąć. Przynajmniej tamta miara normalna trochę pomagała. A żonka z samego początku już kurwa rękę ucięła. Ja skończyłem RE7. No to spoko, ja dzisiaj nie wiem czy skończę. Będę chyba bossem, z bossem się zaraz jakimś napierdalać. Bez broni, zajebiście. O, trofeum. Głębiny. Trofeum w głębiny. Co to, stolce kurwa? Nie, ryby martwe. Coś mi zaraz zatykuje. I pod wodę wciągnie. Raczej nie ryba. Nie może się po prostu wdrapać, podciągnąć. Do chuja. Siema. Siema. Mam nadzieję, że te bronie będą w tym, w skrzyni. Dobra, 1890 rok. W kopalni Patersona doszło do zawału. Tuan i Bedsford nie żyją, a Hoxy nigdy nie, nigdy już nie będzie chodzić. Stary Stan miał rację. Tutejsza ziemia jest zbyt grząska. 1890. Firma nie wyśle nikogo w zastępstwie. Chcą, żebyśmy pracowali na dwie zmiany. Nie mogę doczekać się powrotu do ojczyzny. Kopalnia soli. O. Helikopter. Obserwuję nas z helikoptera. Powiem wam jedno, wkurwa mnie, jak widzę na przykład jakiegoś niesamowicie zajebistego, ważnego, kurwa, pseudo ważnego w zasadzie, youtubera. O, udało się zdobyć rzeczy mi. Dobrze, super, no to zajebiście. A zdobyłem też, kurwa, chociaż to, co miała w rękach, albo to, co w skrzynie włożyłem, kurwa, bleć? Czy nie bardzo? Psychotropy jedne mam, to zaraz użyję, ampułki wezmę. Nie, naboje do strzelby. Tak mało? A nie, czekaj, tak mało? Kurwa, 9 tylko? Dobra, biorę amunicję do pistoletu. To było nagranie, czy oni na żywo? Nie, to nagranie chyba było. Tak mi się wydaje, wiesz? Suplementy weź. Dobra, wezmę to, wezmę to. Kurwa, tutaj tych skarbów wszystkich nie odkryłem. Dobra, innym razem będę jak przychodzić czy coś. To wezmę, bo ja chcę coś zaraz zrobić. I to wezmę, bo też coś chcę zaraz zrobić. Wiadomość e-mail od Mii. Czytałem? Chyba czytałem. No, a tak jebak TPSN. I w kurwie jakiś wielki, niesamowicie kurwa youtuber
że on jest jaki zajebisty, że kurwa siedzi napierdala w rezydenta i przy włączonym kurwa świetle, no do chuja. To się mija z Wiesz, celem. Flammo, lepiej. Odchodzi, że ja wszystko chcę wziąć. Nie mów mi, jak mam żyć. Chuj tam włożę wszystkie. Nie mam wystarczającej ilości monet, no ale chuj. Tak nie mam nic, co z nimi robić. Amunicja pistoletowa. O, użyję. Tropy, nie ma sensu mi tego robić. Już mam, lepiej mam półkę. Okej. Okay. I teraz tak. I O kurwa, będzie niezłe napierdalanie, skoro aż tyle amo dają. Tego nie wezmę. Kurwa. No. Więc chodzi, że ja wszystko biorę. Dobra, zapiszę. Coś leżało? Nie. O kurwa, kamerka jest. No jest, a czemu miałby nie być? Napiszmy. Widzę coś nowego na streamach. Co no, ale co nowego? Gdzie nowe? Kurwa, napierdala mu już od jakiegoś czasu. No idź, blać, czemu nie mogę iść? Serio? Kurwa, serio? To fuck. Co przedmiot tamten? Chemia. Serwisiem półka będzie druga. Coś czuję, że się przyda. Zdecydowanie się przyda. No jak ostatnio 3 razy byłem, to nie miałeś kamerki. No to co? Trzeba wrócić do skrzyni. Zrobić do granatnika. Szybko pocisk. Co mi tam było potrzebne do niego? Chemia jakaś? Nie pamiętam, proch chyba był potrzebny. O, nie wziąłem kurwa ammo do. No właśnie. Amunicja do pistoletu maszyn. Kurwa, to ja nie wziąłem amunicji do chuja. Amunicja do pistoletu, ale pistoletu nie wziąłem. To ten pistolet chuj tam z nim. W sumie ten kwas mógłbym wziąć. Zobacz, zaraz, wezmę to. O blać, co ja zrobiłem? Kurwa. Czemu bez HDR, panie technologiczny? Bo nie da się streamować inaczej. Nie da się streamować z HDR-em, share'em. Dlatego. Najebałem. Kurwa, amunicja do pistoletu mi są, to zrobiłem. W sumie co tu wziąć? Nóż bym może wziąć lepiej. Bo zawsze to jakaś broń, nie? Wezmę kwas, wezmę te psychotropy. Co tu jeszcze wziąć? Kurwa, do granatnika amunicja. Trochę najebałem, bo o to powinienem zrobić, o to paliwo i to... Czaję, bezpośrednio z konsoli nie da się zdrem. No. Kurwa, trochę najebałem. Dobra, chuj. Psychotropy trzeba Może użyć. Weź i ten pistolet na wszelki wypadek, D. Nie, już tam chuj. Styga. Właśnie użyjmy tych psychotropów. Zobaczmy, czy gdzieś pójdzie.
Ale nie masz pikselozy teraz przynajmniej, a miałeś ostatnio trochę, bo Twitch jest zjebany. Mała ammo do shotguna, no ale chuj. Dobry shotgun nie jest zły. Nie zdążyłem się skrylić, blać. Jak patrzę, że zaraz shotgun będę musiał iść odłożyć. No na chuj walić mam z shotgunem jak... Serio? Ponabierałem za mało miejsca. Tu chyba boss zaraz będzie. Kurwa, amunicji nawet nie mogę wziąć. No nic, trzeba będzie z shotguna pójść odłożyć jednak. No bez kitu, trzeba shotguna mi się odłożyć. No nic nie mogę wziąć. No zaraz, próbka tkanki Evelyn. To ja muszę mieć ze sobą koniecznie? Wytrych ten odłożę. No z chemii zaraz coś zrobimy. No, przeładowany. Teraz od amunicja pistolet... O, na chuj mi pistoletowa, no do chuja, kurwa blać. I to zostawić. No i gitara. I wezmę jeszcze tylko to paliwo. Nie, coś mi się kurwa zdupczyło. Wyjebało mi tego kurwa. Esmeraldę. Wyjebało mi esmeraldę na razie. Dobra, nie szkodzi. Więc będę na razie czytać musiał. Amunicja pistoletowa. Jest jakaś jeszcze amunicja prochem teoretycznie mówię. Dobra. Zaraz odpalimy jeszcze raz, może pójdzie. Dzień dobry, man. Wzięło, wyjebało mi, kurwa. To chwila. Chemię lepiej najpierw wziąć. Tą mocniejszą chemię, żeby z paliwem złączyć. No drugi ekran do chuja. No czemu nie można załadować, kurwa? Coś się zdupczyło. Nie mogę czatu, nie widzę. Bo wtedy nie da się streamować, no. Najzwyczajniej w świecie. O to chodziło. Przynajmniej do granatnika troszkę ammo. Ale tam jest jeszcze chemia. Ta użyję. Tam półek mam parę. Mam dwie mocne. Dobra, to użyję. Bo chcę wziąć to. I teraz mi jeszcze wyjebało esmeraldę, kurwa no. Z amunicji nie. Może by ammo zrobię. Oblać. O, i chuj, i dobrze jest. Window do góry. Wyjebało mi kurwa esmeraldę. No co jest, na tamtędy wejście. A nie, tutaj jest, dobra. Granatnik i miotacz płomienia. Najpierw wypierdolę cały miotacz. O kurwa, tam stało coś jeszcze. Blać. Fuck. Najebałem. Będę mógł wrócić?
Powiedzcie mi, że mogę wrócić. Kurwa, nie mogę. No to trudno, najebałem, no nie wziąłem. Dobra. Nie widać, że można zabijać. Królery. Nie wiem, teraz nie bardzo widzę, co wy tam brzęczycie. Na smeraldę wyjebały, nie chcę mi się odpalić, suka. For Honor na przykład ja chętnie kupiłbym. No czemu nie? Giera spoko. Mi się wydaje. Niocha też chętnie zakupię. Więc. Naboje do strzelby, zajebiście. Wiesz, na latek nie odświeża. Nie odświeża mi, ja nie wyskakuje mi tutaj, bo coś się chyba zjebało. Przez co nie bardzo widzę, kiedy piszecie, jak coś piszecie. Więc sobie trochę bliżej podsunę. Na razie czego? Żeby się nie zawaliło. Jak tam sytuacja z ekwipunkiem wygląda? To na chuj mi potrzebne. W sumie ten kwas może niepotrzebnie wziąłem. No zobaczmy. Nie mam z czym połączyć. A tu? Też nie mam z czym połączyć. Pokona Evelyn. Czyli final boss. Bomby? Oczywiście. Dobra, bomba nie jest zła. A ja jestem kurwa głodny. Na chuj mi ta amunicja? Co za amunicję wziąłem? Jak ja ten pistolet? Bo do pistoletu? Ulepszona do pistoletu. Na chuj mi to, kurwa blać! Mam nadzieję, że skrzynia gdzieś będzie po drodze jeszcze jedna. Żeby zostawić to badziewie. Jeszcze pistoletu nie wziąłem. Dziękuję, musiałeś mnie zaskoczyć, je kurwy? Nie mogę postawić. Kurwa. Nie mogłem postawić bomby. No co to miało być? To pewnie zrobione tak, żebym spierdalał, że może cały czas wychodzę, chociaż wątpię. Głodny jestem. No, zajebiście smeraldy wyjebało w kosmos. Kurwa, no. Wyjebało Esmeraldę, no. Tu zaczynam. Tam będą zaraz dwie bomby. O kurwa ty.
dochodziło, nie chciałem wszystkim rozgrywać. Jeszcze idzie, opatrz. No. Nie chuj ci w oko. Bo w dupę to przyjemność. Mogę po... Nie mam chemii. Kurwa, głodny jestem, ja ci pierdolę. Ale raptem jak chwyciło. I z dół. Mam tutaj pistoletu maszynowego. Mam maszynowy założony. Nie mówcie, że nie wziąłem. No kurwa, nie wziąłem maszynowego? No na chuja tyle amunicji wziąłem do niego. O ja pierdolę. No skrzynia potrzebna, kurwa. Myślałem, że wziąłem. A tu domaga, to też bez sensu prać. Co ty gryziesz? Pojebało? No pojebało, gryzie. Ładnie ugryzł. Trochę użyję. Żeby nie było, że ja zaraz wyjebię wszystko. A, pewnie tam skąd przyszli, to się otworzyło coś. Coś tak czuję. Nie? No to mnie zaskoczyli. Kurwa, nie wziąłem maszynowy. No, rąk nie ma, to gryzie, dokładnie. Coś się zjebało i wyjebało Esmeraldę. I mi tu nie wyskakują teraz o tu pod tym powiadomienia. Że ktoś coś namazał. Wiadomo, im trochę chujnia. No, tam trzeba rozjebać. Zobaczmy, co tutaj jest. Nic tam nie ma? Nie da się przejść? Nie da się. Save point. Kurwa, ja nie mam amunicji do maszynowy, kurwa no. Znaczy amunicję mam, ale nie wziąłem maszynowy, kurwa no. Skrzynkę mi dajcie moją. Powinno przed walką jeszcze być jakaś możliwość, żeby skrzynka była. Bo na chuj mi ta amunicja teraz, kurwa no. Jak broni nie mam. Miotacz wypierdolił. No, dobra, się rozpędził. I po ampułce. To nogę ujebało? A nie, dobra, myślałem, że leży. No to mocniejszą trzeba użyć. No, elegancko. Za blisko byłem na miotę, trzeba było strzelić. Wiecie, że tu kurwa skrzynkę dajcie do chuja. No chuj mi te ziele. No nic, to trzeba wypierdolić. Chociaż nie, bo to wypierdolę. Nie mogę? Piątek, 16, bla bla. Dzięki wam od tygodnia czuję się normalnie, a ona wciąż myśli, że mnie
dorwała. Naprawdę musicie nad tym popracować. Nie dość, że wygląda jak dzieciak, to jeszcze tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w trasie. Czy ta obsesja na półksie trochę chore? Piąty kredyt, bla bla bla, kurwa bla. Ta suka Mija jest prawie tak stuknięta jak Eevee. A, Mija. Robi się agresywna, więc zamknąłem ją w celi. Sądziłem, że Evelyn się wkurzy, bo uwielbia Miję, ale nie sprawiła wrażenia przejętej. Czasami nawet ją odwiedza. Myślę, że Mija jest jej mamą. Jak mówiłem, wasza broń biologiczna jest pojebana. Obsesja Evelyn na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do porwania kolejnych debili z ulicy, żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że Mia przejdzie na jej stronę, ale to ja muszę sprzątać ten burdel za każdym razem, gdy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą Ivy wygląda na chorą. Skóra jej się marszczy, a włosy siwieją. To normalne? Zupełnie jakby nagle się postarzała. No ja ziela nie mogę wziąć. Dobra, chuj, niech se leży. Powiedzcie, że tu jest skrzynka. Kurwa, powiedzcie, że kurwa jest skrzynka. Gdziekolwiek. Niszczy komórki każdego organizmu opartego na modelu broni biologicznej serii E. Używać wyłącznie do likwidacji osobników serii E. Przed użyciem toksyna wymaga stymulacji. W tym celu należy umieścić próbkę komórki nosownika serii E w zbiorniku z nekro coś tam bla bla kurwa bla. Czyli generalnie gdzie jest próbka tkanki, ja wiem. Generalnie ja muszę to wstrzyknąć jakoś, także pokonać bossa i dopiero wtedy animacja, że wstrzyka, wow. Nekrotoksyna E. Nekrotoksyna, dobrze czytam, kurwa. Projekt rozpoczęto w tym roku jako jeden z pomysłów na inicjację NexBus, eksperymentalna broń do nowej generacji, podjęte przez w celu stworzenia broni biologicznej do masowej utylizacji wroga przy minimalnym kontakcie bezpośrednim. Po jakimś czasie projekt NexBus został zamknięty, a wszystkie obiekty przeniesiono do nowego projektu. Broń opracowana w ramach tego projektu znacząco różni się od broni konwencjonalnej zdolnością przekształcania wrogich żołnierzy sprzymierzeńców ochoczo wykonujących rozkazy niewolników. Kurwa, aż 7 stron. W związku ze skuteczną eliminacją kosztów związanych nie tylko z zdjęciami, ale również z samą walką. Nic dziwnego, że a nawet aż palą się do możliwości wykorzystywania tej broni. Projekt nigdy nie doszedł do skutku, gdyby nie odkrycie w. Chodzi o niezwykle zaawansowane, zwikryzowane grzyby określone przez nas terminem muta grzyby. Metodą wytwarzania poszczególnych egzemplarzy broni biologicznej było wprowadzenie genomu muta grzyba do embrionu ludzkiego przed stadium czwartego oraz hodowanie kontrolowanych środowisku przez okres 340 tygodni. Uzyskane organizmy określano mianem osobników potencjalnych i oceniano na podstawie ich przydatności od nieprzydatnych i wadliwych. W serii od A do D udoskonalono serię E, ustalono ogólny
ogląd osobników ma to być dziewczynka w wieku około 10 lat, co ma na celu ułatwienie przenikania broni biologicznej do populacji mieszkańców miasta lub uchodźców. Pierwszy osobnik serii E o imieniu Evelyn okazała się zdolny do kontrolowanego wydzielania mutek grzyba we własnych tkankach. Warto również odnotować, że mutek grzyb wydzielany przez Evelyn umożliwia po wprowadzeniu do organizmu gospodarza skuteczne kontrolowanie jego ciała i umysłu. Musimy jeszcze gruntownie zbadać mechanizmy kierujące uzyskiwaniem i utrzymywaniem przez Evelyn tego rodzaju kontroli, jednak według hipotezy robaczej są one zbliżone do działania feromonów sygnałowych używanych do sygnalizacji zagęszczenia przez bakterie z rodziny Pseudomonas. Przyjmowanie kontroli przez Evelyn odbywa się poprzez serię nieciągłych etapów, z których pierwszy to halucynacje. Niemal natychmiast po zainfekowaniu obiekt zaczyna mieć wizję Evelyn, a nawet słyszeć jej głos, choć jej samej tam nie ma, a jej głos nie słyszą inne osoby. Czyli generalnie jej ciało faktyczne może być zupełnie gdzie indziej. Czyli to, co nawet teraz on widział, to była halucynacja, ponieważ on też jest jakby zarażony. Bo jednak jak rękę sobie, jak rękę mu obcięli, a mu wzrosła się, no hello. Zwiadu z zakażonymi obiektami na kolejnych etapach infekcji wynika, że na początku fantomowa Evelyn wydaje się być zwykłą dziewczynką, która w pewnych okolicznościach szuka towarzystwa lub potrzebuje pomocy. Z czasem zaczyna wysuwać coraz bardziej rygorystyczne żądania, wśród których wymieniać można samookaleczenie się oraz atakowanie innych ludzi. Wywołany tym wstrząs psychiczny pomaga w przełamaniu naturalnych mechanizmów obronnych umysłu i wzmaga jego podatność na działanie Evelyn. Z czasem zakażenie muta grzybem postępuje we wszystkich komórkach organizmu i dochodzi do bla 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 kurwa bla ciała. Rozpierdolenia ciała, o tak. No. Mówiąc w skrócie. Kurwa blać, czytanie. Czy on nie może tego czytać? Evelyn dysponuje również zdolnością wytwarzania organizmów z grzybni, czyli strzępek plechu grzyba. Terminu organizm użyto tu w sposób nieformalny. Ściślej mówiąc, są to superorganizmy wytwarzane z ogromnych ilości grzybni. Ważny jest jednak fakt, że przejawiają one silny instynkt przetrwania i gdy zostaną choćby lekko sprowokowane, zawzięcie się bronią. Ich charakterystyczne dla grzybów wytrzymałość i niebywała siła sprawiają, że twory te mają znaczący potencjał w zastosowaniach wojskowych. Badacze określają te superorganizmy mianem pleśni w nawiązaniu do ich grzybniowej budowy ciała. Nazwa ta oddaje charakter tych organizmów. Próby leczenia przypadkowych zakażeń polegające na bla bla kurwa bla wycinków tkanki Evelyn umożliwiały uzyskanie wyjątkowej grzybobójczej surowicy. Podanie surowicy zakażonemu osobnikowi powoduje zapewnienie grzybni, jednak zwapnienie grzybni, jednak jeśli znaczna liczba komórek została już zainfekowana, podanie surowicy może skutkować śmiercią. W związku z tym, że okno terapeutyczne jest wąskie, podstawowym zastosowaniem surowicy jest raczej eliminowanie, a nie leczenie zakażonych osobników.
Podczas badań nad możliwościami surowicy ustaliliśmy, że poddanie jej bla bla kurwa bla wzmacnia jej działanie. Doprowadza. O kurwa. Do powstania związku. Czekaj. Podczas badań nad możliwościami surowicy ustaliliśmy, że poddanie jej wzmacnia jej działanie, doprowadzając do powstania związku, który nazywaliśmy nekrotoksyną E, powodującą nawet w minimalnych dawkach. Kurwa, to innymi słowy, tamta właśnie to była ona, ja jej podałem, przez co ona pewnie ładnie się rozchudzi. Jak to nie streamowałem? Niedawno był stream, przedwczoraj. No, bo ja wszystko czytam. Interesującym objawieniem zaobserwowanym w zachowaniu Evelyn jest jej obsesyjne przywiązanie do rodziny. Podczas doświadczeń wielokrotnie przekonaliśmy się, że zakażone osobniki odczuwały przymus odgrywania roli matki lub ojca Evelyn i traktowały ją tak, jakby naprawdę była ich córką. Dlaczego motywem przewodnim kontroli nad umysłem stała się dla niej rodzina? Możemy jedynie spekulować, jednak powodem może być fakt, że instynktownie pojmuje, iż rodzina jako grupa osób lepiej wpasowuje się w dynamikę grup społecznych niż samotna dziewczynka. Z drugiej jednak strony, bardziej sentymentalnym ujęciem można przypuszczać, że wychowywana w warunkach kwarantanny Evelyn kompensuje postrzegany brak miłości rodzinnej. Długo czytam, bo dużo namazali, kurwa, no. A czytam na głos, żeby było słuchać, co tam jest napisane, bo nie każdemu chce się czytać. Ja na przykład nie lubię, kurwa, w grach czytać. O, zajebiście skrzynia. O, fuck yes. Yes, fuck yes. Skrzynia. Bon. Chociaż pistolet może wezmę. A myślę, że pistolet ma czynnego. O, jest. Jeszcze tak. Tam był jakiś tam badziewia. Amunicji tej nie mogę wziąć. Shotguna chyba zostawię, bo mam tylko kilka strzałów, ale z drugiej strony nawet te kilka strzałów to. Więc w sumie tylko amunicję zostawię do shotguna. Bo jednak wolę granatnik. Zaraz tam pójdę. Zasejwujemy sobie. Gdzieś tutaj roślinki były. O kurwa, no. Do chuja. Ja pierdolę, blać. Pistoletowa. No na chuj mi pistoleta. Ja nie wziąłem pistoletu. Odłożę, bo nie wiem, czy może się przydać. Nie, może New Game Plus, czy co chuj wie co. Więc odłożę amunicję, nie będę wywalać. Chuj mi amunicja pistoletowa, amunicja do pistoletu. No i to, kurwa, jak ja nie mam. Przecież ja, kurwa, nie mam, no do chuja. Łażę z tym jak durny. Wezmę. To akurat może się przydać, nawet jak nie mam chemii, żeby więcej leczyło. Zawsze to troszkę parę HP odnowi. W razie czego. No, wszystko przeczytane, teraz zapisać sobie. Dobra, zapisujemy. Tutaj na tym save. Muszę coś zjeść. Ja jestem chyba na końcu już mniej więcej, bo muszę zabić Evelyn. A toś mi się wydaje, że to jest główny boss. Czyli moja żona Eve, czy Mia, czy chuj, jak zwał, to zwał.
mogę przenieść? A, tutaj. O, chemia. Kurwa, pewnie niezła z niej gąbka. Z tej mojej żonki. Patrzę, czy tu gdzieś... O, właśnie. Czy coś nie le... A kurwa mać, na chuj mi do tego. Jak ja nie mam tej broni. Chuj tam wyjebać. Jakiś checkpoint będzie, kurwa. Usłyszała mnie. Ups. Wolę biec, bo szkoda mu nic marnować. Na czuja. No, ale ja nie mogę skakać, kurwa. No, kurwa. Kurwa, jedno mi. Aż tak? Nie mogę tu postawić? Serio? O, nie zdążyłem użyć. Kurwa, myślałem, że mogę tu postawić. Ja pierdolę. Myślałem, że mogę bombę tu postawić. Chujowo. Jako widzisz, ja nie mam magnum, bo jest zamknięte, rozumiesz? Nie mam monet wystarczająco, żeby otworzyć. Bym wziął magnum. Bo ja wiem, że magnum dobry jest. Kurwa, co ty myślisz? Wczoraj się urodziłem do chuja? Może nie mam, nie znak, że myślę, że złe. Po prostu nie mam, w ogóle nie mam. A ty chuju. Do chuja. Serio? Bladzio ten paruda bossa. Zastanawiam się, czy nie lepiej mi spierdalać po prostu, kurwa.
No bez kitu. Serio do chuja, no aż taki zasięg? Oblać kurwa mać. Trzeba mi spierdalać od razu stąd. Chyba dam się zabić i żeby amunicję marnować, kurwa, bo bombki już zmarnowałem. Chuj, dobra, zajebać. Marnuję trochę teraz. No już chuj. Kurwa, i lapteczek zmarnowałem. Mogę się zabić? Nie chcę zeskoczyć, skurwysyn. Kurwa mać. Chyba checkpointa wczytam. Spróbuj ponownie. Wczytam checkpointa i od razu spierdalam. Nie będę walczyć, bo kurwa szkoda amunicji. Nawet nie będę biegać zbierać po chuj. Po prostu poczekam, spierdolę i tyle. No bo gdzie kurwa? Kurwa, i lampułek zużyłem. Z nimi nie trzeba walczyć. Dnuły. Tak na czerwono, kurwa, widzę. Nie pluj, nie pluj, nie pluj! Spierdalaj, kurwa, blać! Chuj! Nie pluj! Och, ty jebany! Trzeba trochę dalej odciągnąć. No widzisz, tobie 7, a mi chyba 3 brakuje. Moment, nie? Ale brakuje. No tego wiesz. Dlatego nie uznałem, że wolę sterydy po prostu. Kurwa, bleć! O kurwa! Spierdalaj, chuju, bossy tępy rudy. O, jak biegnie. Spierdalać! Dobra, tu już chyba nie sięgnie żygami. Dobra, nie sięgnie. Zajebiś. Pierdalaj, gruba świnio. Kutas. A wielki to kurwa, ja pierdolę. No dobra, maszynowego. Mapa. No teraz mapę, spierdalaj. Dobra, zapiszę, czemu nie. Zapiszmy. Dobra. O
kurwa, babcia to Evelyn. Kurwa, to babcia. Znaczy, no, Evelyn, no Evelyn, dobrze mówię. Do babcia to kurwa Evelyn. No coś czułem, ja na początku, jak pierwszy raz grałem, to kurwa mówiłem, śmiałem się, że ej, pewnie to jest główny boss. Jak pierwszy raz grałem, to kurwa się śmiałem, że babcia pewnie jest głównym bossem, bo się zabić nie da. Ona rozpierdoli i będzie krzyczeć, że niby. Nie? Myślałem, że pokażą, co się stało. Z E001. Evelyn. Evelyn, kurwa, 001. Babcia to Evelyn. No bo tam było napisane, że siwieje i tak dalej, że stara się robi. Oj, babciu. Kurwa, babciu. W sumie ja wezmę tą jedną, użyję słabszą, bo na czerwono widzę. Będzie zawzięta walka z babuleńką. Bezpiecznika znowu nie ma. Domek w piecu. Zostawione. Telewizor urwany. Babciu, ty stara raszplo. Widzajmy jeszcze troszkę. Tam jest, zbier dalej, jedę na górę. Stoi. Dobra, kurwa, pójdę na górę, pójdę, tam i tak nie ma przejścia, chyba że można wyjść. Serio? A, okej. Okay. Myślę, czemu damage'u mi nie robi. Okej, okay. Nic nie ma. Szapa zaryglowana. A kurwa, ta lalka większa nie mogła być? Ja nie rozjebiesz.
będzie z piłą latać? A nie, nie, raczej nie. A ja drzwiami wejdę. Nie? Tu w ogóle drzwi nie powinno być, bo tam rozcięła wtedy, jak ja grałem, o ile pamiętam. Babciu! Koniec! A, to na mi damage robi, okej. Okay. What? Serio? Nic jej nie robię. Bo to nie babcia. Aha, okej. Ja nie wiem, czy mam iść podejść do niej, czy kurwa. Czy jak? Czy strzelać? Przecież to jest kurwa iluzja. Chyba niepotrzebnie użyłem. Kurwa, weź i podejdź. Kurwa, nie da się podejść. Drzwi tam, mogę tamtymi drzwiami? Się wkurwia, spróbuję tamtymi drzwiami, mimo że zamknięte były. Kurwa. Serio z tymi drzwiami, kurwa, nie można. To jaki to sens tu się przepychać, kurwa, żeby tracić czas? A, to jednak robi damage. Okej. Okay. Spróbuj ponownie. Dobrze, to przynajmniej wiem. To, że podejść, to ja wiem, kurwa, to Ameryk odkryłeś. Już ja widzę, bo to jest iluzja, no, babuleńka to by, jakby się działa, to wtedy ja rozumiem strzelać. Ale to nie babuleńka. To dlatego babuleńka wszędzie zawsze była, kurwa, bleć. Się pojawiała z dupy. Od razu lepiej. Ale komu ty wstrzykujesz, kurwa, jełopie? To babci musisz wstrzyknąć. A wstrzyknął babci. A, okej. Bossa się zamieni. Nie? Nie, na bank, no na chuja tyle amunicji mam. Urośnie, kurwa. No nie doczytał, kurwa, no. Nie doczytał, bo tam było, że jak się wstrzyknie, to ten, to tam bla, coś tam, coś tam.
babcia, kurwa! Nie gryź! Niepotrzebnie podlazłem. Babcia ugryzła mnie, suka. Dzień dobry, man. No, babcia. Pierdol masz. Ja tylko granatnik wyjmę. Serio tu te checkpoint zrobili? Za każdym razem oglądać to? A jednak gada, tak a propos. A nie tylko. It hurts, damn you. Kurwa. Kurwa, gdzie to je jebnąć muszę, żeby kurwa? Żeby zajebać. O kurwa. Ty co, pokonałem? Nie, niemożliwe. Babciu, kurwa. No ale jebła mi. Nie mam ampułek? O kurwa, nie mam ampułek. Jak to nie mam? Ej, ale czemu ja nie mogę kurwa lecieć się, no do chuja. Bo to skryptowane jest. Okej. Babciu, kurwa, daj przeładować, no. Serio. Nie mogę się chociaż bronić. Jedną. Dawaj, a nie, nie muszę. O kurwa, tu jest broń jakaś leży. A, z lekiem, okej. Okay. Z takim kurwa, co w kamyk zamieni go. No to chcę właśnie, bo chuja. Babcia, pokaż ryj. Pokaż ryj. Kurwa. No. I co babciu, łyso ci? Opadła kopara? Szczęka jej opadła. No, trofeum. Dmuchanie na zimne. Koniec koszmaru. I koniec nocy srebrne. No i to widzicie, udało nam się przejść Resident Evil. Udało nam się to zrobić w 3 kur... nie, 4 kurwa odcinki. A nie w 50 milionów, tak jak tu kurwa niektórzy youtuberzy.
Napierdoli, kurwa, po 15 minut potnie. 10, kurwa, tysięcy reklam napierdoli. Wielki, kurwa, jełop youtuber tak zwany. I kurwa napierdala w grę, zamiast kurwa światło wyłączyć to przy włączonym, jełop. O, żyje. No to dobre zakończenie, bo lepsza dupa. Też się cieszę, że żyje. Zajebiście, kurwa, więc nie mówcie mi, że złe zakończenie. Bardzo dobre zakończenie, jednak dupencja fajna jest. A door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Ale kurde, spoko. Me and I weren't the only victims here. Mój... So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Umbrella Corporation. Now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Dobra, dobra, to oni zrobili to. Powiem wam tak, moje zgadywanie takie, żartowanie na początku, pierwszym razem, jak zaczynałem grać, pierwszym odcinku nazwijmy to, gdzie powiedziałem, babciu, ty pewnie jesteś głównym bossem, okazuje się, że miałem rację. No. No i ten, w sumie spoko, dali radę. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tak czy siak, dzięki w ogóle tak za oglądanie, tak a propos, bo nie wiem kiedy się skończy. Stream na tym będziemy kończyć dzisiaj, bo jutro do roboty mam, a i tak jest w sumie późnawo. Muzykę wyłączyć, bo kurwa pewnie copyright mogę mieć. No to chuj, to najwyżej wyciszę. Bo YouTube daje taką możliwość, jaka uploaduje, nie? Jak będzie wyciszone, to chyba nie będzie przeszkadzać w tym momencie. Kto to kurwa... Kto normalnie ogląda napisy? Chyba tylko taki dureń jak ja, który czeka, że coś będzie na końcu. W Rainbow Sixa będziesz sprawdzać do 5. Zobacz. O kurwa, to mnie aż tak tu boli? Kurwa, dotknąłem, bo się wyjebałem dzisiaj, jechałem rowerem. Powiem tak, ani razu się tak na serio jakoś nie przeraziłem, ale było kilka jumpscare'ów, kilka takich przewidywalnych też było z jumpscare'ów i kilka takich momentów obrzydzenia, tak jak kurwa te mouchy wielkie takie, o Jezu, jak ja nie lubię takich wielkich owadów, ja pierdolę. Ale to ja mam tak nawet, chociażby w Falloutcie, to nie jest horror przecież, nie? Też jak widzę kurwa te komara tego wielkiego, o Jezu, fu. Bo sobie wyobrażam, że na przykład w rzeczywistości taki kurwa jebany jakby był taki komar, czy mucha, czy kurwa, on by tu bletał, bzęczał, kurwa łeb urwał. Przecież on jak wsadzi te trąby swoją w ciebie, to jakaś masakra, to on cały krew wychla. No i coś czuję, że będzie trzeba, kurwa, dźwięku suwać w tej części. Jak, jeśli ja je zarkwizuję. Chociaż z drugiej strony, jeśli mogę streamować, to czemu miałbym, kurwa, mieć jakiś ten problem na YouTubie? Przecież ewidentnie mogę. Gdzie na przykład jak była w tym, jak się nazywa? Final Fantasy, ta piosenka na końcu, nie? No to kurwa cenzurowali, że ja kurwa się wkurwiłem, to telewizor podgłośniłem, żeby było słychać. Na streamie, co tam leci. Pewnie mi to kurwa cenzurują. Ała. Dobra, w sumie tak jak mówię, muszę kończyć filmik.
sumie jeszcze na jutro przygotować. I muszę żarcie na jutro do roboty zrobić sobie. No zobaczę, czy ściągnę tego Rainbowa. Nie wiem, czy będę miał kiedy grać, bo jutro nie za bardzo. Jutro do córy idę. Przynajmniej do pierwszej w nocy będę u niej. Bo mamuśka, kurwa, na balety zapierdala. Sobie gdzieś. No, na ramen. Ty, ale nie idę 12 osób, kurwa, ja pierdolę. Chociaż na poprzednim streamie, nie ukrywam, było więcej, szczerze mówiąc. Bo było chyba wtedy 20. Czy tam 20 parę. To też zacnie. Ale kurwa, o tej godzinie tyle ludzi, ja pierdolę. Gdzie nawet... Jak ja przyszedłem o 11, no to i tak niezły wynik według mnie, no bo ja rozumiem, wszedłem wcześniej, na przykład o 20, tak? 21. No to wtedy to człowiek bardziej aktywny, bo o tej godzinie co teraz jest, to normalnie przecież już powinien spać. Przynajmniej jak jest się starym dziadem takim jak ja i trzeba do roboty zapierdalać. No. Ale nie, bo właśnie coś tak czułem, że mało brakowało do końca i chciałem przejść sobie. W sumie się... Ile? Godzina? Ile stream trwa? Półtorej godziny. No to nie jest tak źle. W sam raz, no taki... No taki sobie szybki stream, nie? Szkoda, że kurwa Esmeralda się wypięła na nas. I się zdupczyła. A propos Esmeraldy, to won mi stąd Esmeralda, jak ty tak obrażona. Esmeralda się na nas wypięła, no czaisz kurwa? Nie da się tego podgonić? Nie da się, no to przeczekam. Więc... Uncharted 4. Będę tam jeszcze może próbował tu platynę, bo mówię, no ja, jeśli chodzi o Uncharted, to chcę mieć platynę. Z tego względu, że poprzednich mam. W sumie tylko dlatego, żeby mieć do kolekcji jakby. Bo skoro w poprzednich wszystkich częściach mam, to czemu i w czwórce nie mieć? Wystarczy tylko speedruna gry zrobić. Z accuracy wysokim i kurwa później te znajdźki jeszcze jebane. Jak ja nie lubię znajdziek. Nie lubię znajdziek. Normalnie aż chyba kurwa wstawię do... Wezmę kilka po nagram. Kilka tam jakichś tych... Jak te znajdźki szukam. Chyba nawet Elgato podłączę specjalnie, żeby kurwa nagrać. Żeby nie share'em, tylko od razu na kompa. I żeby było widać, że trofeum wyskakuje, bo to pod filmik by było wtedy. Najbardziej wkurwiające trofea, że tak powiem. Albo nie wiem, znajdźkowe platyny. Czy w ogóle znajdźkowe trofea, no. Takie właśnie coś planowałem. Tylko właśnie nie wiem, czy platyny, czy może po prostu trofea. Trofea. No to kwestia tych trofeów, a nie platyn. Top X znajdźkowych platyn czy trofeów? No nie wiem. Platyn może nawet być, bo żeby platyny mieć, to trzeba znaleźć. Są trofki w multi, ale takie banalne, wiesz? Z tego, co ja kojarzę. W sumie ja niedługo będę miał kilka nowych tytułów. Tak a propos, będzie co streamować. Titanfall 2. Lara Croft, znaczy Tomb Raider. Szkoda, HDR-a nie ma w Tomb Raiderze. WWE 2K17. The Last Guardian. W sumie Yakuza, tylko kurwa, wkurwia mnie, że ten Elgato, bo nie wiem co zrobić z tym dźwiękiem, no. Cholera. Bo nie mam na telewizorze dźwięku, jak przez Elgato coś robię. Więc albo będę ja miał dźwięk w słuchawkach i wy nie macie dźwięku, albo ja nie mam dźwięku i wy macie dźwięk. Co lepiej, żebym ja miał dźwięk w Yakuzie, na przykład jakbym w Yakuzę grał, czy wy na streamie? Na streamie mogę w sumie muzyczkę jakąś puścić, na przykład, żeby leciało coś w tym czasie.
skoro dźwięku nie było. Bo mówię, bo ja mam słuchawki, dzięki którym ja bym słyszał, bo nie da się pod PS3 podłączyć tak jak ja teraz robię, nie? Na przykład. Bo jak ja tak zrobię, znaczy na przykład do kontrolera podłączę słuchawki i streamuję share'em, no to słychać. A tak to muszę kombinować, no. Tam najlepszy. Ty, no. Ja raczej nie mam w zwyczaju gier, które zakładam, że mi się nie będą podobały. Ja lubię Residenta. Powiem coś teraz, co w sumie chcę wykorzystać w jednym z filmików o grach. Moich ulubionych. Moją pierwszą grą, którą miałem, jak kupiłem PSX-a, to PSX-a kupiłem razem z Resident Evil 2. To była moja pierwsza gra na PSX-a. Oczywiście to nie była pierwsza, w którą grałem na PSX-ie, co prawda, bo pierwsza gra, w którą grałem na PSX-ie, to był Colin McRae-Reilly 1. Ale jak kupiłem konsolę, to moją pierwszą grą właśnie był Resident Evil 2. Więc jak widać, mam trochę historii z tym Residentem. W sumie Resident Evil 6 mam, nie grałem jeszcze. Leży, kurde, za 20 zł kupiłem. Rainbow, ja pamiętam, coś tam kiedyś się zastanawiałem, czy kupić. Znaczy na zasadzie, jak jeszcze było dopiero ogłoszone, że ma by wyjść, to się chciałem, kurde, fajnie się zapowiada i w ogóle, nie, że jak widziałem trailer, to kurde, troszkę tak, o spoko, tego, może być fajna giera, no ale jakoś tak, olać. Cicho. Nie udzielaj się. Komórek. Dobra, powoli te napisy się kończą. Niestety nie mogę ich pominąć, ja bym pominął je po prostu. Biohazard uses Havoc copyright 2017. A wy jeszcze nie idziecie spać, kurde? Patrzę, parę osób jeszcze zostało. No mówię, ja to siedzę, bo chcę do końca zobaczyć, czy coś nie będzie. O, patrz, widać, jak cycki się trochę ruszają, nie? A jedną i drugą. Dwoma widać bardziej. Teraz słabo. To mi tam pyrczy. Nie ma pyrczenia. O, a jednak jest scena. To widzicie, opłacało się czekać. Nie będę musiał wycinać. A nie, kurwa. Nie ma sceny. Do chuja, tylko staty. Figurek nie zniszczyłem wszystkich. O Jezu, monet właśnie, o, cztery monety. Akta. Kurwa mać, wszystkich aktów nie zdobyłem. Skrzynie. Użyte przedmioty, czy się nie, użyte stabilizatory? Jakie stabilizatory? A co za stabilizatory? Sterydy. Co za stabilizatory? What the fuck? Dobra, okej. Poziom trudności szalony. Broń Albert 014R. Ten przedmiot zostanie dodany do skrzyni w grze głównej. Przedmiot. Tajniki obrony. Ten przedmiot zostanie dodany. Tajniki obrony? Not a hero. Bezpłatna zawartość. A, bezpłatna.
Bo jak zaczynałem dzisiaj grać, to wyskoczyło mi, że DLC jakiś, nie? Jest do ściągnięcia. Za oczywiście zapłatą. Dobra, ludziska. A jak kliknę continue? Dobra, ludziska, dzięki za uwagę. Miło było, się skończyło. Widzimy się... Nie wiem, czy jutro, wiecie? Nie wiem, czy jutro, bo mówię... Chyba, że bardzo późno, bo o pierwszej pewnie, po pierwszej bym pewnie był w domu dopiero. Bo u córy będę. Tak jak mówiłem, mamuśka bym baletować sobie idzie. I potrzebuje niańki. Dobra, to na razie.